No to co? Continuation. Znajdź Wizarda, moi drodzy. Trzeba znaleźć Wizarda, ale zanim znajdziemy Wizarda, to musimy zobaczyć. Ile mamy punktów? Jeden dostępny do broni. Dobra. Teraz, moi drodzy, czy będzie walka? Zdrowie nowego szefa. Ja jestem teraz szefem, tak? Halo, czaty, czy wy żyjecie? Możecie mi napisać? Powiedzieć, znaczy się. Czy czaty żyją? Mam taką nadzieję. Nie. A, czaty nie żyją. No to spoko. Wizard! Nie zabijaj mnie. Ja? To nie ja. Dobra, to ja cię zhakowałem, ale zmusili mnie. Ale to sprawa z bossem. To nie ja, to... Ona, ten Mateusz zhakował ci mózg. Jeśli go nie zatrzymamy, zrobi to znów. Podłącz mnie. Niech Nojek zobaczy, jak to jest, gdy się grzebie komuś w głowie. Okej. Booting. Break. O, coś poszedł dym. I po robocie. Nara. Wizard. Co my tu mamy? Ups. Upuściłam soczewkę. Czekaj. Bingo. Info? Ha. Wygrzebałem z jego bani ślad twojego brata. Muszę to jeszcze potwierdzić na 100%. Gnojek miał we łbie niezły syf. Szybko. Wracaj na górę. Tam powiem ci, co dalej. No nieźle. Ach, to jest życie. Niezły burdel miał w tej głowie. Patrzcie, co się dzieje. Creeps, to jeszcze nie koniec. Po tym, co zrobiłeś, myślisz, że damy ci po prostu odejść? Razem z chłopakami mamy coś dla ciebie. Wzruszamy nami. Trzymaj na pamiątkę, ha, ha, ha. Z podpisami. Teraz jesteś jednym z nas, nie zapomnij o tym. Aha, no i nie martw się niczym. My załatwimy twoje sprawy. Co, jestem mistrzem klipsów teraz? Słuchaj, przegryzłam się przez ten syf w mózgownicy Wizarda i zgadnij co, znalazłam sygnał chipa twojego brata. Super, nie? Wiesz, co to znaczy? Nie. To znaczy, że możemy go odnaleźć, głuptasie. Możemy odzyskać twojego brata. Wystarczy podążać za sygnałem. Musimy go tylko umieć śledzić. Mechanik zamontuje ci lokalizator. Idź do niego, a potem lecimy po twojego brata. Idź do warsztatu mechanika. Dobra. Twoja dziewczyna dzwoniła w sprawie tego lokalizatora, ale słyszałem, co zrobiliście tym creepsom. I powiedziałem, że nie chcę mieć z wami nic wspólnego. Powiedziałem też, że nie chcę kłopotów. Dziewczyna potrafi być stanowcza. Wlazła do mojej głowy i zagroziła, że wszystko ujawni. W co wy, dzieciaki, się bawicie? Spójrz bliżej, zaciśnij pięść. Dobra, rozumiem, nie moja sprawa. Ale jak ona wyciągnęła mi z czaszki najgorsze brudy, groziła mi, to jest ech. Dobra, walić to, było minęło. Twój lokalizator jest gotowy. Siedzi w twojej masce. Podłączyłem cię do oficjalnych kanałów SZO. Nielegalne, ale skuteczne. Naprawiłem też twój motocykl, stoi niedaleko. Możesz go znaleźć ściskając tab. Lokalizator pokaże ci aktualną informację. Idź, pobaw się.
Więcej. Pytała o ciebie Alina z baru na końcu ulicy. Piękna dziewczyna, chyba trochę smutna, chociaż zwykle widzę ją pijany. Żeby było jasne, ja tylko dostarczam sprzęt. Co z nim zrobisz i co się stanie, to twoja sprawa. Gdzie jest mój motor? Halo? To? Przyruszamy do następnego rozdziału. No ale zaraz, zaraz. To ja nie wiem, ja się boję do następnego rozdziału iść. Ty, co oni tak tańczą? Patrzcie. Dobra, ja bym musiał iść do tego Aliny, czy jak ona w barze siedzi ponoć. Dobra. Kto to jest? Girls, dziewczyny. Patrzcie. Siostra niepokoju. Hej, przystojniaku. Czy pragniesz wyzwolenia? Nie. W naszej ofercie znajdziesz wyzwolenie przez cierpienie. Uwolnij się od fałszywych przekonań. Poczuj jedność tego, co zostało rozdzielone tylko dla celów dezorientacji... Jezu, kontroli. Ból, rozkosz, wina. Niewinność, wolność, niewola. Dobro i zło, raj i piekło. Każde ludzkie doświadczenie można pozbawić prawdy. Nie dając mu nadając mu znaczenie. Złóż swą wiarę w kościele niepokoju, doświadcz cierpienia i zostań wynagrodzony. Musisz nauczyć się cierpieć, idź w poszukiwaniu kary, bólu, nawet śmierci. Co? Oddaj się czystości doświadczenia. Musisz doświadczyć śmierci przynajmniej 50 razy podczas każdej wyprawy. Tylko wówczas twoje cierpienie zostanie wynagrodzone, ale tylko raz na misję. Bądź rozważny w swojej ofierze. To nie jest zła sprawa. Daisy, porozmawiaj. Hej, Daisy! Hej, martwiłam się, że nie wrócisz. Mała karma to niezły obciach. Wzruszamy nami, odwróć wzrok, wzruszamy nami. Nie martw się, doskonale cię rozumiem. Moja rodzina była tak biedna, że oddali mnie do pracy. A nie byłam nawet trzecim dzieckiem. Ale patrz, wszystko wyszło na dobre. Mam fantastyczną pracę z fantastycznymi ludźmi. Czasem nawet najwięksi szefowie w mieście zabierają mnie na imprezki. Ale co ja robię? Gadam o sobie, kiedy ty nie możesz doczekać się, żeby wejść do klubu i zaszaleć dzięki swojej ciężko zarobionej karmie. Ochroniarz, mam cię na oku. Nie przejmuj się rysiem. Jest nadąsany. Musi stać tu cały dzień. Chodź się zabawić, Daisy. Jak słodko, że pytasz. Jestem zwykłą dziewczyną z południowego Rękoku, której się poszczęściło. Dostałam tę pracę i mogę chodzić na wszystkie imprezki. Nawet kiedy nie pracuję. A moja rodzina? Kto wie? Może już wszyscy nie żyją. Byli tacy biedni. A ja dostałam tę niesamowitą szansę, żeby być prawdziwym kociakiem. Mam wielkie szczęście, co nie? Ale muszę już wracać do pracy, baw się dobrze. Do zobaczenia na parkiecie, słodziaku, ty stawiasz. To jedę do klubu. O kurde! Twoja reputacja cię wyprzedza, kochanie. Jesteś na ustach całego miasta. Wszyscy mówią o tym, co zrobiłeś Kripsom. Odwróć wzrok. Może mógłbyś pomóc uciśnionym obywatelom południowego Rękoku? Gdybyś odwiedzał którąś z posiadłości Heaven, zapewne napotkasz tam anioła albo dwa. Mam na myśli maszyny, które zarządzają energią i zabezpieczeniami sieci Heaven. No nieźle. Tak między nami, może mógłbyś wyświadczyć mi przysługę. Mamy tu taką małą rewolucyjną operację przemytniczą, która korzysta z infrastruktury Heaven. Mam swoich ludzi w środku. Od tygodni jesteśmy zablokowani. Cholerne anioły odkryły nas. Gdybyś zlikwidował przynajmniej parę z nich, mógłbyś wrócić do gry.
Moglibyśmy rzucić do gry. Oczywiście nie zostaniesz z pustymi rękami, co ty na to? Zgoda. Uważaj na siebie, kochanie. Anioły to nieprzewidywalne maszyny o niestabilnej psychice, ale twoja nagroda będzie warta zachodu. A to taki mały drobiazg na zachętę, na pewno ci się przyda. Klub rozkoszy. Dobra. Misje, koty. Gniazdo Kripsów. Wróżba Iching, polowanie. Jurek. Poczekaj. Dobra. Kupujemy. Czekajcie, o co chodziło z tym motorem? Nie wiem, o co chodzi z motorkiem. Na pysk akcje Heaven. Do licha, to jest myśl. Kupić teraz w dołku, sprzedać jak Heaven będzie znów na fali. Dobra. I teraz tak, wygrzeb dla mnie soczyste kąski, cokolwiek co może wpłynąć na kurs akcji, zgódź się. Dobra. Więc moi drodzy, nowy wpis, oportunista. Znalezione monety, bazę danych, wszystkie, oportunista, dobra, umiejętności, mogę jeszcze rozdać coś, umiejętność, tarcza, dobra. Patrzcie,
To jest co? Starucha! Ale ładna starucha, nie ma co. 8840000. Nie udawaj bohatera. Oko widzi. Szturchnij. Ty, oko, wróciłaś. Gra się toczy, pionek zbity. Jaki jest twój następny ruch? Słuchaj. Obserwujesz, grasz, uczysz się. Jesteś obserwowany. Wygrany czy przegrany? Jesteś grany, jesteś nauczany. Oko, to nie ty. Moi drodzy, hakuję kota. Jakiś koteł? Jezu, wszyscy tutaj piją. Nie mają co robić, tylko alkohol spożywać w miejscu publicznym. Dobra, ostatniego kota trzeba zhaksić. Porozmawiaj, witaj w opuszczonym królestwie. Ty, biją się. Śmieszna sprawa. Śmieciarze. Oj, kot mnie wystraszył. Jeżeli was też, to przepraszam. Tutaj. Jesteś super, sprężajmy się ząś, dzieje się. Koncert smutnych w klubie jest organizowany przez Heaven. Kumasz? Korposzczury wiedzą, że tylko rebele i anarchiści słuchają smutnych. W tym momencie koty szperają w ich mózgach. Wiesz co się stanie, kiedy Heaven wniknie w głąb naszej szarej materii? Hakuj te koty. Przynieś mi wszystko, co z nich wyciągniesz. Trzeba to przejąć, zanim dobrze do haku. Kciuk w górę, okej. Okay. Człowieku, właśnie uratowałeś wolnych obywateli południowego Rękoku przed wyginięciem. Gdyby Heaven dorwało dane, które koty zebrały na koncercie smutnych, wiedzieliby dokładnie kogo i gdzie szukać. Mogliby zamknąć cały dystrykt. Muszę to szybko zniszczyć. Nagroda. Jasne, trzymaj karma i klucze do naszych schowków. To duża rzecz. I to jest nie koniec. To jeszcze nie koniec. Spotkamy niedługo się, dobra. Misje koty. Ukończony. No, ja nie wiem, gdzie tam te statystyki.
Gierkę zrobili dobrą, to wam powiem, że to studio zrobiło dobrą grę. Jest fajne, fajna, fajna. Tylko że nie wiem, no mi się dobrze na przykład w to bardzo gra. Mnie już wciągnęło tam przede wszystkim rozwój postaci, to, że będę mógł za chwileczkę mógł odblokować coś fajnego. Ale może być, wiecie, może być tak, że się to słabo ogląda, no. Na pewno grać się gra dobrze w to. Potem sobie zobaczę to. Koleś, porozmawiaj, usterka. Dobra. Tyle na razie.